Cześć, tutaj Radek Czyja, a dzisiaj zbudujemy średniej wielkości pedalboard metodą czterech kabli. Czego będziemy potrzebować do złożenia pedalboardu? Po pierwsze, kawa. Czeka nas kilka godzinek, żeby to zrobić jak należy, dlatego lepiej w kawę się zaopatrzyć. Po drugie, decha. To jest decha Palmer Pedal Bay 60. Wygląda solidnie. Nie miałem z tym nigdy wcześniej do czynienia, ale bardzo fajna cena jak za tak dużą dechę. Co dalej? Pyton do podpięcia naszego pedalboardu do wzmacniacza. Ja to sobie robię w ten sposób, że biorę cztery kable, trzy kable mono, jeden kabel stereo do przełączania efektów. Spinam trytytkami i takie pyty mam dwie. Jedna w domu, jedna na salce. No dobra, czyli tak, oznaczyłem sobie tutaj, to będzie kabel do senda, tak samo mam z drugiej strony. Zielone u mnie to jest return, czyli return. Niebieskie będzie sobie szło do inawy wzmacniaczu. Nieoznaczone, ale widzę, że stereo. To będzie do przełączania kanału we wzmacniaczu. Co dalej? Kabelki. Bardzo polecam nie oszczędzać na kabelkach. Ja bym od razu zainwestował w lepszy kabel. To są kabelki akurat bez ludowania. To znaczy, odmierzam długość kabla, którą potrzebuję. Ciacham nożykiem, nożyczkami bądź obcążkami, jeżeli jestem super profesjonalistą. Zdejmuję izolację. Wkładam do końcówki. Klik. Skręcam. Końcówka gotowa. To samo robię z drugiej strony. W ten sposób opinam cały pedalboard. Nie muszę wcześniej wymierzać, jaki efekt, gdzie, ile potrzebuję kabelków na 30 cm, ile na 50. Potem zmieni mi się koncepcja, jednak będę chciał, żeby dany efekt był 2 cm dalej. No i co, w trakcie budowy pedalboardu braknie mi kabla, będę musiał specjalnie domawiać, czekać kolejne 2 dni. Kupuję 10 metrów czy 20 metrów kabla, ile potrzebuję, sprawdzam tylko, ile potrzebuję końcówek. Końcówki sobie leżą koło mnie, każdy efekt wymierzam, każdy kabelek wymierzam już na bieżąco, ile potrzebuję. Także bardzo, bardzo, bardzo polecam. Też w ogóle te gotowe kable to mają takie gigantyczne te końcówki niektóre, ten to jeszcze nie jest taki dramatyczny. Ale przy niektórych to się nie da w ogóle upchnąć tych efektów koło siebie. Sam pamiętam, że swój pierwszy pedalboard opinałem kablami, które lutowaliśmy z kolegą. W zasadzie on lutował, bo ja się wtedy zupełnie na tym nie znałem. No muszę powiedzieć, że te kable potem padały jak muchy. Co włączyłem pedalboard, to coś nie trzeszczało albo nie działało. Potem zmieniłem na takie gotowe kabelki, ale to też w ogóle nie załatwiało sprawy. W momencie, w którym wymieniłem na te monraile, to już nie mówię, że cały pedalboard zaczął lepiej brzmieć, bo pewnie miałem wcześniej jakieś utraty sygnału, o których nawet nie miałem pojęcia. No ale skończyły się wszelkie problemy. To jest droga sprawa, bo końcówka... Nie wiem, jaka jest aktualna cena, ale myślę, że około 30 zł za jedną końcówkę i 30 zł kosztuje metr kabla, więc trzeba liczyć 60 zł podłączenie jednego efektu. Jak używamy sterownika, no to 120 zł za jeden efekt. No to jest kosztowna sprawa, ale jeśli myślicie o tym, żeby mieć niezawodny pedalboard na próbach czy na koncertach, to ja nie widzę lepszej możliwości. Co dalej? Zasilanie. Kolejna bardzo ważna rzecz, na której absolutnie nie możemy na początku oszczędzać. Ja wiem, że fajnie jest kupić bajerancki nowy efekt, który świetnie gra, natomiast ciężko jest wydać grubszy pieniądz na coś, co tak naprawdę nie wydaje żadnego dźwięku. Natomiast opięcie takiej ilości efektów dziadowskim zasilaczem za stówkę poskutkuje tym, że dopijając każdy kolejny efekt będzie się mnożyła ilość pisków i szumów, które będą się mnożyły we wzmacniaczu. Dlatego dobry izolowany zasilacz to jest podstawa. To jest akurat zasilak marki Chaos i on naprawdę nie kosztował fortuny. Poza tym, jeżeli zwrócicie się do gości, którzy robią customowe efekty, to myślę, że mogą wam wyliczyć, co potrzebujecie w pedalboardzie i zrobić wam na zamówienie to, co trzeba. No tak jak mówię, to nie kosztowało majątku.
Mam nadzieję, że na taką ilość efektów spokojnie wystarczy. Ideałem by było, żebyśmy mieli na każdy efekt izolowaną sekcję. Wtedy mamy pewność, że wszystko będzie podpięte pięknie. Ale jest szansa, że tym chaosem damy sobie radę. Po prostu efekty, które żrą mniej prądu, podepniemy pod jedną izolowaną sekcję. Kabelki do zasilania efektów. Prawdopodobnie dostaliśmy je razem z zasilaczem. Taśma. Velcro. To jest coś, co będziemy podklejać pod efekty gitarowe, aby nam nie zlatywały z pedalboardu. Nożyczki, trytytki. Mamy wszystko, co potrzebne, żeby połączyć sobie już pedalboard. Całą sprawę będziemy opinać metodą czterech kabli, co oznacza, że część efektów będziemy zapinać przed wzmacniacz, czyli w kolejności gitara, kabel, efekty, input we wzmacniaczu, a część efektów będziemy wrzucać do tak zwanej pętli efektów, o ile taką we wzmacniaczu mamy. Teraz po co się tak robi? Wzmacniacz posiada preamp oraz power amp, czyli przedwzmacniacz i tak zwaną końcówkę mocy. Jeżeli puszczamy sobie jakiś efekt przed wzmacniaczem, czyli na przykład tutaj mam kompresor, equalizer zwany equalizerem, i powiedzmy delay, idzie gitarka, idzie kompresja, idzie equalizer, trochę zmieniamy ustawienie naszej gitary i teraz powiedzmy, że to wszystko idzie do wzmacniacza i jest wzmacniane przez preamp. Słyszymy wzmocniony sygnał gitary, kompresora i equalizera. I teraz przypuśćmy, dajemy delay, to tak samo delay idzie do naszego wzmacniacza i delay jest również podbity przez dźwięk wzmacniacza. Więc jeżeli gramy na przesterze, to odbitki delaya również są przesterowane. To akurat nie jest efekt, który wszyscy by chcieli. Dlatego we wzmacniaczach montuje się coś, co nazywamy pętlą efektów. To pozwala nam niektóre efekty wpinać pomiędzy preamp a końcówkę mocy. Co oznacza, że jeżeli wrzucam sobie na przykład reverb i delay w pętlę, to efekty, które mam przed preampem, są wzmocnione przez sygnał wzmacniacza, czyli na przykład jeżeli jest przesterek, to przesterek wzmacnia także efekty, które mam przed preampem, natomiast delay i reverb są nietknięte. Całość efektów z pętli blenduje się razem z dźwiękiem wzmacniacza i wędruje na końcówkę mocy. I teraz ogólne zasady podpinania efektów są takie, że zazwyczaj przed preamp wpina się takie rzeczy jak kompresor, kaczka, przester, fuzy, equalizer, natomiast w pętle efektów rzeczy efektowe typu chorusy, flangery, rewerby, delaye, ale EQ, czyli equalizer również, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Ale to są tylko ogólne zasady, z którymi nie trzeba się oczywiście zgadzać, można sobie to opiąć inaczej. Zresztą przypadków, że ludzie opinają efekty inaczej niż trzeba i brzmi to rewelacyjnie, jest multum. Tak samo nie trzeba pedalboardu koniecznie opinać metodą czterech kabli, bo są ludzie, którzy wpinają wszystko przed preamp, na przykład Steven Wilson. Wszystkie efekty ma wrzucone w preamp, chyba w ogóle nie używa pętli i przynajmniej moim zdaniem brzmi to rewelacyjnie. Kolejną rzeczą, nad którą musimy się zastanowić, jest rozmieszczenie efektów na desce. I bardzo polecam, żeby nie myśleć tutaj kategoriami takimi, że ustawiłem sobie kolejność efektów i teraz te efekty na desce muszą koniecznie leżeć w taki sam sposób. Czyli na przykład kompresor, equalizer, no to ja muszę mieć kompresor i equalizer koło siebie. Powiedzmy tutaj robię sobie jakąś sekcję preampową, jeszcze przesterek na końcu. A na przykład tutaj będę miał sekcję pętli efektów i to idzie do pętli. Tu sobie daję foot switch, bo chcę mieć go blisko, bo chcę go deptać. I teraz tak. Gram sobie utwór, który ma czyste zwrotki. Czyli zwrotki lecą na klinie z jakimś rewerbem, z jakimś delayem i za chwilę muszę przerzucić się na przesterek, a na przesterku zero efektów. I co? Naciskam dwójeczkę, żeby uzyskać przester i szybko wykonuję taniec śmierci, wyłączając tamte dwa efekty, bo sobie tak ustawiłem. Musimy tak pomyśleć o rozmieszczeniu efektów, żeby te efekty się nam dobrze deptało. Czyli to jest etap, na który musimy bardzo mocno podmyśleć, jakie mamy kawałki, co będziemy deptać i w jakiej kolejności. Nie sugerować się tym, że ach, bo ja mam na przykład reverb koło equalizera, to ja sobie tylko połączę jednym kabelkiem, jeden z drugim i zaoszczędzę kabla. Nie. Jeżeli kabel musi polecieć przez cały pedalboard, no to trudno. Ustawmy to tak, żeby nam się dobrze deptało.
Jak mówił Bruce Lee, im więcej potu wylanego w czasie budowy pedałbordu, tym mniej krwi wylanej na scenie. I to są święte słowa i my musimy się z nimi bezsprzecznie zgadzać. Okej, okay, czyli tak. Zacznijmy sobie. Ja lubię mieć pedałek głośności z prawej strony. Wsadzam sobie pedałek głośności z prawej strony. Następnie, jako bedroom player, będę korzystał mocno z luperka. Trochę większy luperek, to też będę deptał w niego często. To chcę go mieć zaraz pod nogą. Zmieniać kanał we wzmacniaczu, tak samo. Stroik w zasadzie jest mi na razie obojętny, gdzie on by mógł być. No właśnie, i teraz ta sprawa. Zmieniam sobie efekty. To może chciałbym mieć reverb i delay gdzieś w pobliżu. Powiedzmy, że damy sobie to tutaj. Zapomniałem o tym powiedzieć przy rzeczach potrzebnych do budowy pedalboardu. Patch bay, patch box, terminal. W zasadzie nie wiem, jaka jest właściwa nazwa tego. Różnie na to ludzie mówią. Chodzi o to, że tutaj wtykamy sobie kabelek z jednej strony, tutaj z drugiej wychodzimy drugim. Po co to jest? Ano po to, że na przykład wkładam sobie to tutaj. Całość pedalboardu, zamiast lecieć kablami prosto do wzmacniacza, lecę sobie tutaj, a następnie pytona, którego pokazywałem na początku, wkładam w te miejsca. Jest to po to, żeby kable, powiedzmy, że tutaj gdzieś po rewerbie będę wychodził do senda w pętli, potem gdzieś tutaj muszę wychodzić do inputa i te kable mam rozrzucone po całym pedalboardzie. To kosztuje naprawdę grosze. Tu jak widać znowu chaos. Na zamówienie, ile tylko wtyków potrzebujemy. Ja na przykład robiłem na zamówienie, bo wszystkie były mono, a chciałem mieć jeden stereo do foot switcha. To naprawdę kosztowało grosze. Też widziałem, jeżeli znacie takiego gościa jak Ian Ryder, który zajmuje się customowymi efektami, to tak samo ma w swojej ofercie. To kosztuje grosze. Bardzo polecam od razu zainwestować w to. Teraz tak, rzeczy typu kompresor, equalizer, tremolo, mamy jeszcze przesterek tutaj do zmieszczenia, cyk. I teraz jeżeli chodzi o ten zasilacz, to już to sprawdziłem, jest pewien problem. Otóż w takich railach typu to, tak to jest wszystko przemyślane, żeby zasilacz wszedł pod spód, natomiast ten nijak nie chce tam wejść. To znaczy, dałbym radę go tam upchnąć, ale to nie będzie jakaś stabilna konstrukcja. Dlatego będziemy musieli pokombinować. On sobie będzie gdzieś na wierzchu pedalboardu. Natomiast nie jest on brzydki, a wręcz powiedziałbym, że jest śliczny. Więc może w ten sposób by to wszystko wyglądało. Dobra, to jest moja propozycja. To przechodzimy do opięcia całej sprawy. Okej. Przystępujemy do najbardziej żmudnej roboty, czyli do opięcia całego pedałboardu. Zacznijmy od tego, że wsadzamy sobie gitarkę do pedału głośności. Omijam patchboxa, bo w ułożeniu z pedałem głośności z prawej strony będzie mi lepiej dać kabel do gitary, jednak do pedału. Ochodem na odwrót pedał głośności, wspaniale. Input. Czyli tak, muszę się zastanowić w ogóle, jaką chcę kolejność efektów. Postanowiłem, że chcę najpierw kompresję, potem equalizer, nie na odwrót, dlatego że ten equalizer, zresztą jak ktoś zna efekty od Bossa, to wie, że lubią sobie poszumieć, on też szumi, nikt mi go nie bodował, nikt mi go nie poprawiał, więc podbijanie szumu kompresorem będzie średnim pomysłem. Potem chcę mieć overdrive i tak jak mówiłem, nie sugeruje się tym, że kabelki idą w ten sposób, więc nie overdrive nie tu, tylko tutaj bliżej tej sekcji, bo tu jest sekcja deptana. Powiedzmy, to tutaj będzie mocno deptane w tych rejonach. Dlatego overdrive'ika sobie tutaj oddalimy. Dobra, szukam sobie jakiegoś kabelka, to będzie dobry. Idziemy do kompresorka. Pierwsze opinanie u mnie zawsze wygląda tak, że zapinam to jakkolwiek, żeby mniej więcej zobaczyć, czy pasują kable, czy to w ogóle będzie grało. I tak opinam cały pedalboard i dopiero potem, jak wszystko hula, to zabieram się za sprawę jeszcze raz i podpinam tak, żeby wyglądało. Dobra, i equalizer. Idzie to OCD, weźmiemy dłuższy kabelek. Dobra, cyk.
puszczamy sobie, zabierzemy tremolo na razie, puszczamy go sobie dołem. Ciach. Dobra. Teraz OCD powinniśmy wjechać do wzmacniacza, więc wejdę sobie do ampa w patchboxie. Amp. Ciach. To sobie puścimy już dołem. Ciach. Pyk. Ciach. Dobra. Tremolo na razie nie chcę tutaj będzie, żeby nie zapomnieć o nim. I stroik, bo zapomniałem powiedzieć o stroiku. Ten Vox posiada wyjście na stroik, natomiast jeżeli ktoś takiego wyjścia nie ma, to stroik musi się pojawić w łańcuchu efektów zaraz na początku, zaraz po gitarze, jeszcze przed pedałem głośności. Zapinamy prąd do tych trzech efektów i sprawdzimy, czy cała sprawa w ogóle działa. Tak, zaczynamy. Dobra, wszystko się zapaliło. Wszystko działa. Podłączamy naszego pentona, czyli amp. Podłączam do wzmacniacza, wezmę gitarkę i za chwilę wracam. Dobra, sprawdźmy. Tak, na sucho gitarka działa. Pedał. Pedał głośności działa. Kompresor działa, EQ działa, szesterek. Działa, wszystko jest jak należy. Dobra, i wyłączam wzmacniacz i zabieramy się za sekcję pętli efektów. Tu będzie trochę więcej roboty. Łyk kawy i lecimy z pętlą efektów. Tu będzie nieco bardziej skomplikowana sprawa. Musimy się zastanowić, jaką chcemy kolejność efektów w łańcuchu. Przede wszystkim looper na samym końcu. Dlatego, że chcemy, aby wszystkie zlupowane efekty zostawały nam na nagranym śladzie. Bo jakbyśmy looperek na przykład dali przed delayem, to i zlupowalibyśmy sobie jakąś część z delayem, a potem wyłączyli delay, to on się też wyłączy na zlupowanej partii, dlatego looperek raczej na sam koniec, chyba że ktoś koniecznie chce inaczej. Więc tak, looper, tuż przed looperem reverb, wcześniej delay, przed delayem tremolo, to zostanie nam tylko Futsuji tuner, który zrobimy sobie na samym końcu. Jeżeli chodzi o podłączanie kabelków z pętli efektów, to warto tego nie robić na pamięć, tylko uświadomić sobie jedną rzecz. Jak krąży sygnał w naszym sprzęcie? Czyli podpięliśmy amp, czyli do wzmacniacza. I teraz amp, czyli wzmacniacz, wysyła swój sygnał, czyli send, czyli kabelkiem, którym w wzmacniaczu będziemy mieli podpięte różowym. Wchodzimy tutaj w send w patchboxie, czyli to jest sygnał, który wzmacniacz wysyła nam do pedalboardu. Sygnał wzmacniacza przechodzi przez wszystkie efekty, efekciki i idzie sobie do loopera i teraz stąd, z loopera, musimy wejść do returna. Returnem wchodzimy do wzmacniacza, czyli sygnał ze wzmacniacza przeszedł sobie przez nasz cały pedalboard, returnem zawrócił sobie do wzmacniacza, tam blenduje się z dźwiękiem preampu i idzie na końcówkę mocy. Czyli teraz z tego senda chcę mieć pierwsze tremolo, dobra, dołem i tak, pyk. Ok, czyli tak, send idzie do tremola, tremolo do Aquariusa, tremolo idzie sobie do Aquariusa, zacznę tędy, tu sobie też puścimy dołem. Tak jak mówiłem wcześniej, ja to na razie sobie podpinam bez jakiegoś wielkiego zachowania podstawowych zasad estetyki. Interesuje mnie to, żeby wszystko działało i żeby było z grubsza na swoim miejscu. Potem sobie ten pedalboard odwrócimy i będziemy robić porządek z tyłu. Aquarius jest podpięty, teraz Aquarius do Hall of Fame jakimś kabelkiem. Jeśli mi brakło moich kabelków, nie chcę sobie rozwalać tych, co mam, to zrobimy taki myk, że chwilowo sobie tutaj wsadzimy coś innego, a ten mały sobie damy tutaj. Do mono wchodzimy, bo mam jeden wzmacniacz, tylko nie chcemy mieć rewerbu w stereo. Podpinalibyśmy do stereo przy dwóch wzmacniaczach. Tu sobie na razie podzepnę ten kabelkiem, potem go podmienimy na koniec. Okej. Okay. Tu nie musi być ładnie. I teraz Hall of Fame. Do inputa w ditto. Tu będę potrzebował długiego kabla, ten mi sięgnie. Jest ok. Dobra. Input mono. Ciach, cyk. No. Co za dziewczynę, muszę to podnieść. Ops. Au! Ciach. I po palcach. Już nie mogę grać na gitarze. Nie będę ćwiczył w tym tygodniu, bo sobie uszczypnąłem rączkę. Dobra. Output z ditto już idzie do returna i mamy całą pętlę efektów opiętą. Nawet to szybko. Ciekawe, ile będzie miał filmik. Godzin. Też sobie polećmy dołem.
Tam jeszcze się pod spodem robi niezła plątanika. Cia. Pyk, hops. I teraz zielony to był return. Dobra, i prąd. Dobra. Podpinanie prądu, tak coś mi się wydaje, że będzie przyspieszone. Nie widzę podpinać prądu. Potem to sobie jakoś przyspieszymy. Ciach. Dobra, tutaj. Dobra, nawet fajnie to wygląda, ciekawe co nam. Dobra, wszystko mamy. No to idziemy do wzmacniacza. I sprawdzamy, czy pętelka efektywna brzmi. Okej. Okay. Nadejszła tylko pomna chwila, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Sprawdzamy, czy wszystko działa z preampu, czy nic nie zepsuliśmy. Jest, jest. Master, jest. Dobra, no to uwaga, zaczynamy. Ha! Działa. No to jak już jedna rzecz działa, to będzie działało. Reverb. Delay. No i super, czyli wszystko jest jak trzeba. Dobra, podepnijmy resztę rzeczy i mamy sprawę skończoną. Okej, okay, odkładam gitarkę. I co nam tu jeszcze zostało? Zostało nam podpięcie strójka. Mam taki kabel, sięgnie? Sięgnie. Namacam sobie. Ciach. Już mamy wszystko włączone, nie będę wyłączał, teraz sprawdzę na bieżąco. Nie wiem, czy dojadę tam do tego politina. Dojechałem. Jeszcze jakieś zasilanie dla strójka by się przydało. Działa, ale mieliśmy na stronę tyle ładnie. Dobra. No i tak, ostatnia rzecz, czyli switcher efektów, przełącznik. Jest problem taki, że jest tyle kabla do niego. Będziemy to musieli jakoś ukryć z tyłu. Dam go na razie tędy, żeby tylko sprawdzić, czy cała operacja będzie działała. I za chwilę go jakoś podłączymy z sensem. Foot switch. Foot switch. Idę jeszcze do wzmacniacza podpiąć. Podpiąłem. Okej, okay, działa. Okej, okay, wszystko mam podpięte jak trzeba, wszystko działa. Natomiast straszny to jest bałagan. Jeszcze mamy zasilacz poza pedalboardem. Ja robię tak, że na tym etapie podpinania zostawiam sobie sprawę na kilka dni po to, żeby zobaczyć, czy to jest dobrze podpięte. Czy nic nie brumi, czy nic nie szumi, czy dobrze mi się depta po tych efektach. Jeżeli stwierdzam, że jest wszystko tak jak trzeba, to przystępuję do roboty jeszcze raz, to znaczy wypinam sobie wszystko z zasilacza, daję zasilacz na miejsce i jeszcze przed podpięciem zasilacza kabelki sygnałowe puszczam sobie z tyłu w taki sposób, żebym miał w miarę porządek. Dopiero potem podłączam zasilacz i puszczam te kabelki tak, żeby one sobie szły możliwie jak najkrótszą drogą. Natomiast uwaga, nie puszczajmy ich wzdłuż kabla sygnałowego. Czyli kabelki od zasilacza niech nie idą wzdłuż kabli sygnałowych, bo prosimy się o problemy. Ja to zrobię teraz. Przetniemy sobie filmik, uporządkuję to delikatnie i pokażę, jak to wszystko wygląda. A few moments later. Dobra, całość została uporządkowana. Nie było potrzeby podpinania wszystkich efektów jeszcze raz, bo wszystko się już udało za pierwszym razem. Dałem je tylko pięknie na miejsce, żeby wszystko było koło siebie. Jedynie zasilanie puściłem jeszcze raz. Te kabelki tutaj, jako że zasilacz jest na wierzchu, no to niestety widać je tutaj, ale one nie są jakieś mega widoczne. Myślę, że możemy to przeboleć. Jeszcze jeden tip odnośnie patchboxa, bo to wcale nie musi być tutaj na górze. Akurat mi się bardzo on podoba, bo jest bardzo estetyczny, natomiast spokojnie można go schować albo pod spód, albo w ten sposób. Tylko uwaga, bo przy takim ustawieniu to bardzo łatwo na scenie wyrwać ten kabel. Ktoś się potknie i kabelek wyłazi. Także tu bym, tak bym to ustawił, być może na odwrót, żeby te kabelki nie były równolegle. No i co? Pedalboard mamy opięty. Wszystko jest jak trzeba. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.